sztawnickim pensjonacie Zofiówka odbyły się warsztaty malowania na szkle. Zajęcia poprowadziła Anna Madeja, sztawnicka artystka, która od prawie 50 lat uprawia ten trudny rodzaj malarstwa. Warsztaty odbyły się w ramach pleneru artystycznego zorganizowanego przez grupę miłośników sztuki, którzy poznali się i zaprzyjaźnili na portalu Nasza Klasa. Jest to już ósmy plener, który tym razem odbywa się w Pieninach. Pomysłodawczynią miejsca spotkania jest szczawniczanka Anna Kondracka-Wiercioch. Udział w imprezie biorą polscy artyści mieszkający na całym świecie. Artystka Anna Madeja pokazała uczestnikom konkursu kolejne etapy powstawania obrazu malowanego na szkle. Uczestnicy warsztatów na co dzień stosują inne techniki malarskie, m.in. pastele, farby olejne, dekupaż. Autor tekstu Joanna Dziubińska. Zaświtać miało, to moje kochanie, to moje kochanie, z wiatrem poleciało, to moje kochanie, mój Boże jedyny, z wiatrem poleciało. Gdziekolwiek pójdziemy, w jakąkolwiek stronę, prowadź nas dobro, dobro nieskończone. Połącz ręce i serca ludzi dobrej woli, myśmy zapomnieli o tym, co nas boli. Zło jest krzykliwe i tak głośno krzyczy, więc my na przykładzie dzisiejszej szczawnicy ponieśmy artystów przesłanie w świat. Złość i niezgoda to wrogowie od tysięcy lat. Zgoda i przyjaźń od wieków buduje
i wiele problemów w życiu rozwiązuje. Autor Halina Sawicka.